Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, z tej strony Marcin. Trzecie zdanie od Anastazji. W ramach odmowych kodę petycji i znów mamy wyznaczać maksymalne przedziały monotoniczności. Zadanie jest następujące. F od x równa się x do czwartej plus 2. Tu mamy oczywiście wykresik, tak? Tak, nie ma osi x-ów, ale jest po prostu na osi y-ów, tak? Od 2 w górę, taka powiedzmy parabola, bo tu nie jest x kwadrat, tylko x do czwartej. Dobra, dziedzina funkcji f jest oczywiście rzeczywista. Liczymy sobie pochodną, tak? F prim od x. Czyli co? Tu stoi jedyneczka z przodu, jak się to liczy? No, mnożymy potęgę razy to 1, czyli jest 4 i potęga spada o 1 z dół, czyli 3. A pochodna z dwójki to jest oczywiście ze stałej każdej, to jest 0. No i musimy tą pochodną przyrównać do 0, czyli sobie jeszcze podzielimy to przez 4, czyli x do trzeciej równa się 0. No i z tego wynika oczywiście, że x równa się 0. Musimy sobie sprawdzić też, kiedy nasza pochodna jest większa od 0. Czyli kiedy 4x do trzeciej jest większe od 0, podzielimy przez 4, czyli x do trzeciej jest większe od 0, spierwiastkujemy to śmiało pierwiastkiem trzeciego stopnia, bo możemy, czyli x jest większe od 0. I dokładnie tak samo wyjdzie w drugim przypadku, jeżeli będzie mniejsze od 0. Tu będzie to samo, tylko będą znaki w drugą stronę i ostatecznie wyjdzie, że x jest mniejsze od 0. Ok? Dobra. No to teraz tak, tym razem się przygotowałem, tak, no i lecimy. W takim razie mamy jakie x? No x jest 0, czyli tu rzucamy 0, następnie są x większe od 0, czyli od 0 do plus nieskończoności, no i x mniejsze od 0, czyli od minus nieskończoności do 0, tak? I teraz, jeżeli x są mniejsze od 0, to pochodna jest ujemna, czyli minus. Jeżeli x jest równy 0, to pochodna jest równa 0, tak? Czyli tu wpisujemy 0. I jeżeli x są większe od 0, to pochodna jest większa od 0, czyli tu wpisujemy plusik. Jeżeli pochodna jest dodatnia, to nasza funkcja rośnie. Jeżeli pochodna jest ujemna, to nasza funkcja maleje. A jeżeli pochodna jest równa 0, to jest tu albo minimum, albo maksimum. Może być, nie jest, tylko może być. Ale ponieważ funkcja maleje, a później rośnie, to wiadomo, że tu jest minimum. Jak wyliczyć to minimum? No oczywiście policzyć sobie f od 0, czyli mówiąc inaczej stawić tutaj 0. No to będzie co? 0 do potęgi czwartej plus 2, czyli po prostu 2. No i faktycznie tutaj w dwójeczce jest najmniejsza wartość. Tyle. Czyli mówię, pochodna sprawdzamy, kiedy jest równa 0, większa 0, mniejsza 0, robimy tabelkę i po sprawie. A tu przy okazji są jeszcze ekstrema wyznaczone. Tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę mile widziane, a ja zmykam do kolejnego. Cześć!